Dzień dobry, cześć, witajcie. Marcin Zarzycki z tej strony. Moi drodzy, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy? A mianowicie temat gorący w ostatnim czasie, wynikający oczywiście ze zmian w Polskim Ładzie, wynikający z tego chaosu informacyjnego, który nam się wywiązał. A mianowicie temat PIT-u 2 i odpowiedzi na pytanie, które od jakiegoś czasu zadają sobie chyba wszyscy. Co to jest PIT 2? Czy mamy go składać? Kiedy mamy go składać, na jakich zasadach wreszcie mamy go składać i co on nam finalnie daje. Postaram się zrobić to szybko, więc tylko najważniejsze informacje dzisiaj. Pierwsza informacja jest taka, że od nowego roku wzrosła kwota wolna od podatku. Ta kwota wolna od podatku do tej pory wynosiła 8 tysięcy zł, teraz wynosi 30 tysięcy. Czyli mówiąc w największym skrócie, do tej pory od 8 tysięcy, jeszcze z pewnymi ograniczeniami, nie płaciliśmy podatku, teraz nie płacimy tego podatku od kwoty 30 tysięcy, tam razy 17%, czyli to jest jakieś 5100 zł w skali roku. No i generalnie każdemu, kto rozlicza się na skali podatkowej, każdemu pracownikowi ta kwota wolna się należy i każdy pracownik tą kwotę wolną będzie miał co do zasady rozliczoną. Więc tutaj wszyscy na tym zyskamy, tak jakby pracownicy tak samo. Natomiast problem z tym, z tą kwotą wolną i z tym rozliczeniem kwoty wolnej polega na tym, że ona będzie rozliczana dopiero na koniec roku. A jeżeli my byśmy chcieli, żeby ona była liczona w trakcie roku, czyli mówiąc w skrócie, żeby pracodawca odliczał od naszych zaliczek i żebyśmy te zaliczki miesięczne płacili mniejsze, to my musimy pracodawcę o to niejako poprosić. No i tu nam się pojawia ten magiczny PIT 2, czyli taka prośba, pismo do pracodawcy, formularz, w którym my mamy wskazać: drogi pracodawco, odliczaj nam tą kwotę co miesiąc. I ta kwota co miesiąc teraz wynosi 425 zł. Więc jeżeli ja złożę to pisemko, to będę miał, drodzy Państwo, co miesiąc w kieszeni 425 zł więcej. Na koniec roku już natomiast ta kwota rozliczana nie będzie. Jeżeli ja nie złożę tego pisemka, to będę miał co miesiąc 425 zł mniej, natomiast będę miał to odjęte w rozliczeniu rocznym. Więc tak naprawdę finansowo na koniec dnia, czy składać, czy nie składać, realnie wyjdziemy na to samo albo prawie na to samo. Mówię prawie na to samo, no bo wiadomo, że każdy woli mieć więcej kasy na bieżąco, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, biorąc pod uwagę galopującą inflację, że 425 zł dzisiaj zapewne będzie więcej warte niż 425 zł za rok, kiedy będziemy mieli rozliczenie roczne. Dlatego generalnie warto tego PIT-a 2 złożyć. Natomiast mówiąc już o samym PIT-ie 2, to trzeba dwie rzeczy powiedzieć, a mianowicie dotyczy on tylko pracowników, więc no nie składają go na przykład osoby na umowach cywilnoprawnych i dotyczy on rozliczenia tylko u jednego pracodawcy, więc jeżeli jesteśmy zatrudnieni u kilku pracodawców, to tylko u jednego tego PIT-a 2 realnie możemy w tym zakresie złożyć. Dodatkowo PIT 2 ma pewne ograniczenia, my składając PIT-a 2 musimy oświadczyć, że nie mamy emerytury renty, bo wówczas tę kwotę wolną rozlicza nam ZUS, że nie mamy jednoosobowej działalności na skali podatkowej, czy nie mamy wreszcie najmu rozliczanego w tym przypadku według skali. Dodatkowo, jeżeli ktoś z Was już złożył w poprzednich latach PIT-a 2, to on jest ważny, nie musimy tego drugi raz robić. Natomiast warto to u pracodawcy sprawdzić, czy ten PIT 2 został już złożony. No i teraz bardzo ważna informacja, do kiedy my tego PIT 2 mamy złożyć, bo generalnie założenie jest takie, że do pierwszej wypłaty, więc każdy, kto już tą wypłatę dostał w tym roku, to już PIT 2 formalnie złożyć nie może. Natomiast ministerstwo tutaj informuje, nawet w jakichś tam swoich broszurach, że w sumie to tego PIT 2 to można złożyć tak naprawdę w każdym dowolnym momencie. Więc jak ktoś z Was nie złożył jeszcze PIT 2, a chciałby to zrobić teraz, żeby mieć co miesiąc te 425 zł więcej, może to jak najbardziej zrobić. Na wzorze Ministerstwo Finansów ten wzór opublikowało, nawet w ostatnich dniach się pojawił nowy wzór, więc na tym nowym wzorze jak najbardziej możemy to zrobić. Złożycie na umowie o pracę 425 zł w kieszeni co miesiąc więcej. Nie złożycie, to samo, więcej w kieszeni, tylko dopiero na koniec roku. Także do decyzji każdego, generalnie ja z mojej strony polecam składać. Do zobaczenia.